Hej, cześć, siemanko na moim kanale, z tej strony Lufti, a to jest moja nowa seria Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jak widzicie. Wiedźmin 2, no co tu dużo mówić, przygotowanie na Wiedźmina 3, który już niedługo Dziki Gon będzie tutaj dla nas dostępny. Tak więc ja postanowiłem to już nagrywać, bo też tutaj Duszek mnie usilnie tutaj prosi, żebym nagrywał. Tak więc już zacznę nagrywać, spokojnie przygotujemy się do maja, myślę, że damy radę. Pomiędzy jeszcze będzie Risen wchodził, tak więc spokojnie. Tak więc zacznijmy nową przygodę Geralta z Rivii. Bez tutaj ustawienie oczywiście ultra, jakby ktoś wiedział, w 30 klatkach będę to renderował, bo no nie mam takiego internetu, żeby do 60 renderować. Ale ogólnie zacznę nową grę, bez tego, żadnych samouczków i tego. Zaniechaj. Bez żadnych samouczków. W trybie normalnym, bo mówię, no trzeba tu będzie przejść, to trochę więcej, to lepiej będzie, bo tak to samouczek, to po co to? Wszyscy wiemy, o co tu chodzi, a to nie jest jednak gra, wiecie, którą znamy. Więc ja już się zamykam monstrum albo wiedźmina opisanie. Mrocznie nam się to zaczyna. O, Lambert, Eskel, Leo. O, pięknie się zaczyna. No chodźcie, szósteczki, do tatusia. O, kurwa. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Ależ te rany, masakra. Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuję? Odszczekaj to. Ty patrz. Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwisyn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. No to cudownie.
Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Rozchuj go. Fiu, 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 jaka lalunia. Geralt, zrywi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Chwalebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Pięknie. Wczytywanie. Lecimy prologiem. Dzień szturmu, świt. Jak Marygold. Ale mogłaby się chociaż ogolić, a nie. Takie tu rzeczy, no. No i znowu scena erotyczna, a dzisiaj już raz nagrywałem scenę erotyczną, ale w Dragon Age'u. Wiedźminie, śpicie? Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruce, wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedźminie. Łoczy mu zaraz wypadną, no. Tak się da, patrzę na chłopaczyna, no. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Wycięli las, grabią okoliczne wioski. A za chwilę będą się mordować. Tylko dlatego, że Foltest pokłócił się z kochanką, z którą wcześniej spłodził bękarcie bliźniaki. To jest głupia wojna, Triss. Dzieci nie pochodzą z legalnego związku, ale to wciąż królewska krew. Lavalettowie mogą się w przyszłości ubiegać o tron. Historia zna takie przypadki. Co nie zmienia faktu, że... Ta... Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mhm. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem?
Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojatel i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie, sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. No to cudownie. Witamy w prologu gry Wiedźmin 2. To specjalna część gry, która pozwoli ci sprawdzić fabułę oraz mechanizm. Życzymy fantastycznej przygody. Dobrze cię widzieć. Witaj, Wiedźminie. Twój miecz na pewno się dzisiaj przyda. Zlecenie wykonane. Utłukłeś króliszka. Pięknie. Ciężko było? Zwykła wiedźmińska robota. Zapłacę ci, jak tylko skończymy z lawaletami. Nie pożałujesz. Wolałbym wcześniej. Żołnierz na wojnie to nie jest pewna lokata kapitału. Miałeś powęszyć i dowiedzieć się, kto próbował zabić Foltesta. Rozpuściłem wici, a jakże? I co? Ciężka sprawa. Mówiłeś, że znasz ludzi, którzy mogą pomóc. Mogę cię doprowadzić do każdego, że się mieszka w Temerii. Problem w tym, że zamachowiec nie był stąd. Pewien jesteś? Jak tego, że cię widzę? Foltest kończy oblężenie? Powiadają, że dzisiaj pójdziemy do szturmu. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku, niż nadstawiać gardła. Tu o honor rębaczy z Greenfleet się rozchodzi. O, patrz no młody, wiedźmin idzie. Znamy się? Starych druhów nie poznajesz? Myśmy są rębacze z Greenfleet. Straciłem pamięć. Bocholt też! Po polowaniu na złotego smoka. Odkąd wyrżnął łepetyną w kamienie, tylko by żarł i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji. Ja jestem zdzieblarz. Tego tu wołają niszczuka, a to jest młody. Uczymy go fachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał. Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. W co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. W przódyśmy kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, tu żeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się znasz. Pokażcie. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny! Oskubiemy rycerzyka! Niewątpliwie w tej błyskotce jest magia, ale nie sądzę, by mogła zatrzymać miecz lub strzałę. Kurwa, wiedziałem! Mówiłem ci, baranie łbie! Srać honor! Młody, zakładaj blachy, będziemy się rąbać konwencjonalnie! Niech będzie. Ale byśmy szlachetkę oskubali do czysta. Szkoda. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów.
Pójdzie dobrze. Ale zapach. Skop im tyłki, Geralt. Tyle chłopa zginie o jedną babę. Może z tych sopaki odstrzał na pójdzie dobrze. Nasze siły są przeważające. Kleceniem tratw i kradliśmy... To jest... Konfiskowaliśmy łodzie rybackie. Na tych łodziach przeprawimy się do miasta. Idziesz na bitwę? Taki to plan ułożył dla nas jaśnie wielmożny król Foltest. Co wy skop na to im tyłki, Geralt! Oko, skopiemy. Nieźle napier... To ty pokonałeś wielkiego mistrza i stusiłeś rebelię. Jedna wielka banda nieudaczników! Kupa gówna, a nie wojsko! Tyle chłopa. Jak tak dalej pójdzie, jedną to ani jeden nie wróci z tej wojny! Pierdziele taki kocopoły. Skop im tyłki, Geralt! Za stary na to jestem. Dobra, to więc chodźmy tam, gdzie mamy iść. Nie pamiętam, gdzie mamy iść, ale chodźmy. Foltest kazał ci przekazać, że ci jaja urwie, jak się nie pośpieszy. Przejścia nie ma! Idź do Foltesta, ale im dokopiemy! Piękny dzień na bitwę. Nie bójcie się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! No i cudownie, będzie bitwa. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Ładny prezent. Panie! Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak cię zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuję cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Pięknie, pięknie. Balista, wybierz cel i przyjdź, aby nakazać strzał. Okej. Będę pamiętał, podążaj za Foltestem. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie, proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Chcę wybrać. Raczej nie. Niespecjalnie. Ekscelencja spocił się ze strachu, ale to zostanie między nami. Ha! Widzę, że humor ci dopisuje.
Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi? Żołnierzu, luneta! Będzie chyba hardcore. Co tam się dzieje? To Echevery. Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz. Skurwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść. To jest hrabia Echevery. 3 stopnie. 2,5! Nie trafi. Ile? No, kuźwa, mówiłem, że nie trafi na... Trafiliśmy bydlaka? Uchylił się. Psia krew, dorwiemy go na murach! Za mną, Wiedźminie! No to za tobą, Wiedźminie. Znaczy, nie Wiedźminie. Raz, dwa. Jest i ten, który ma tak twarz zmasakrowaną troszeczkę. Czytywanie? Zążaj za Foltestem. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echevery. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Rozkaz był, więc rąbaj wroga! Zagroż srebrny za temerię! Chodź przed nami, górna droga! Dokładnie, zagroż wierny za temerię, chodź z nami, górna droga. Ała! No siema. Czołem, żołnierze! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. Wow! Pięknie. Tymerski oficer. Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy do broni! No i chyba dojechaliśmy nawet. Tak mi się wydaje. Prolog taki nawet jest, powiem wam, bardzo ciekawy. Bardzo fajnie wprowadza w ten cały obszar fabularny, w którym się znajdujemy. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne, czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Na Ariana Lavaletta. Będziemy musieli trafić na Ariana Lavaletta. Wow! Przed południem, dzień szturmu. Rozkał zbył, więc rąbaj wroga. Łaj.
to chodźmy. Wow. Mamo! Naprzód! Do boju! I gdzie tu jedziesz, Sheren? Gdzie jesteś dla walecie? Za Temerię, chłopy! Śmierć za Temerię! Już? Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Da, pochwałę. Niech będzie pochwałę. Zginiesz! Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. No to chyba będziemy musieli udać się po balistę. Zaskocz. Prawie jak Assassin's Creed, choroba. Jak ja sobie wezmę już akcji, przygotuję. Zabić Wiedźmina! Okej, okay, kolega Tucyk, gdzie ty Tucyk jest, może? A, spierśniak, to słabo. Zabić Wiedźmina! Szybki trik. Powiem wam, że te szybkie... Ja wykonuję te szybkie ruchy, że tak powiem, to się szybciej ubija ich. Tam jeszcze jeden jest, ale to już później może nim się zajmijmy. Zabić Wiedźmina! Dobra, uciekajmy. Zabić Wiedźmina! Dobra, dobra, damy sobie radę. Nie wdaj Inji. Dobra, i dobrze nam to idzie, jak na razie, chociaż przydałoby się lepszy trochę zajrzeć, ale... Dobra, pokonany. Dało się. Trochę za blisko ta kamera jest. Ale może tutaj przyzwyczajenie, jeśli chodzi o inne gry. Będę tutaj być. Mogę? Mogę chyba. O, i to. Już w tym czasie klikaj, klikaj, klikaj. Klikaj. Słyszycie jak idzie? Ja naciągnięty. Ja to jednak jestem wariat. O jest.
ruszajcie ani na krok! Nie ustępować ani na krok! Wow, trafił mnie. Dobrze, pokonani. Dalej, quick będzie chyba. No i znowu klikam i wyklikałem. No cudownie, idzie. Rycerz. Nie ustępować ani na krok! O kurde, trzeba uciekać. Jebać leniki! Nie ustępować ani na krok! Zabić wiedźmina! Jest, pięknie. Piękny hit wszedł. Kurde, myślałem, że będzie gorzej. Ale dobiliśmy jakoś radę. Dwarfę pozbierajmy. Jeszcze co mam zrobić? A, strzel. Traf, proszę. O, poszło. Wariat trafi. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! Tak więc, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Ja już wam dziękuję, zapraszam na kolejne. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia! Zostawcie łapkę i komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Do zobaczyska!